elegancja. Cześć. Co można od Was słucha? Jak nastawienie przed meczem? Bojowo. Zawsze Red Bull przed meczem? No. Doda skrzydeł? No, Red Bull i kawa, pałaszucha. Chciałem zapytać o sesję fotograficzną. Widziałeś efekty, jak ocenisz? Widziałem, bardzo pozytywnie. Ale Pepe musi chyba salto następnym razem zrobić, żeby był lepszy efekt. Proszę krzydy nie zrobi tu. Dzięki, powodzenia. Grałeś w Topkicy dwa sezony. Lubisz fale morza? Pewnie, pewnie. A w Bytowie byłeś, czy tylko nie. Służbowo? Tylko słyszałem o tym. Nie. Miałeś kiedyś okazję grać z Bytowią? Jedynie sparing, jak tam do Kołbrzegu przychodziłem, to byłem testowany, to graliśmy. Mecz kontrolny. Jak wygląda koncentracja przed meczem? Zawodnicy są w stanie nie myśleć o meczu? W jaki sposób się relaksujecie, no i później koncentrujecie? No, pod względem relaksu to słuchamy muzyki. Motywujemy się nawzajem i szczerze, no nie możemy się doczekać, tak? Bo to jest kilka tysięcy osób, na to czekamy. Więc tylko chcemy do tego po prostu święta dobrze podnosić. Takie kawałki jak słyszymy w ostatnim lecą? No coś podobnego, coś już tyle. Lata 90, trochę tego, trochę tego. Dzięki. Go pokażemy. Nie nagrywał, jestem do ale nikt tam się chwalił, że świetna sesja. No, widziałem. Ale współpracowali dobrze. Zobaczymy hokeisty. Jest kolejny pomysł, żeby PP zrobił salto w trakcie sesji. Tak, pomachać. Michał, podobno pogoda pod siebie, prawda? Michał, podobno. Zobaczymy. Nie, najważniejsze, żebyśmy wygrali. Dużo znajomych twarzy? No jest. Kuba Wilk, razem w Sosnowcu byliśmy i Filip Modelski z Jagiellonii akurat też razem graliśmy. Także gdzieś, wiadomo, w każdej drużynie są ci kolegów, z którymi gdzieś się grało wcześniej, czy miało styczność. Takie rozmowy o meczu, czy raczej o życiu, o tym, co było kiedyś? Nie, no to wiadomo, powspominać można te czasy, które już były, wiadomo, że ona się też porozmawia, zapyta się jak sytuacja w klubie i tyle, no normalne piłkarskie sprawy. Jak sytuacja w Bytowi? No dobra, dobrze wyglądają, fajnie grają w piłkę, także na pewno trener gra nasz ciężki mecz, ale myślę, że no, wygramy ten mecz po prostu, pokażemy, że jesteśmy różno lepiej i wygramy. Tego życzymy, dzięki. Dzięki.